poetowali. Znowu mnie powiało na ten staw Syberia. Już mi się to nudzi. W tę sobotę już na pewno coś nagram. 5 dni temu byłem na innej wodzie. A nie nagrałem, bo było strasznie dużo ludzi, oni płynęli, robili inne dziwne rzeczy. Także się odpuściłem. No dobra, to jedziemy znowu na ten staw. Szybka teleportacja. Patrzcie to. Wszystko tutaj oczekuje. Wszystko, patrz. Wszystko. Przy brzegu samym widzę tysiące ryb. No takich. Oczywiście zaczniemy od filera. Jest łatwiej. A zestaw na spławik muszę zrobić. Pierwszy raz w życiu widzę tu taką ilość ryb na powierzchni. Dobra, rzucam. Na początku same pojedyncze białe, ale o Jezu, jak one są miękkie. No i co, rzucamy. Ale ich uciekło jest. Okej. Tutaj będę rzucał, bo wiem, że tutaj są duże ryby. Tu, znaczy duże. No w tym miejscu tutaj. Wiem, że to dziwne, ale na spławik oczekuję większej ryby. Dokładnie nie wiem, co to jest za numer. Także... Wow, ale czy tam coś spowiono. Rzuciłem federa tam. Tam, gdzie tego karpia złowiłem. A spławik sobie tutaj leży. Na federze się nic nie dzieje. No, było bronię na federa w końcu. O. Mam trochę rzeczywiście za duży haczyk do tego spławika. Jak na ten staw oczywiście. Dzisiaj mi się trochę tych takich zdęk już nie chce łapać. Założę sobie mniejszy haczyk. Taki rozmiar. Jezus moja, patrzcie. Jest. Nie. No nie. Zaraz, no, był karaś, na pewno. No byłaby ryba. I nie wiem, przez chwilę jęczyłem, no na pewno. Za późno. Mamy karasia. Nie wiem. Karaś. Mamy karasia. Jest! Jest pierwsza ryba. Ale patrzcie tu. Jak on jest zapięty. Jakim cudem on się nie spiął. To jest mój największy z tego stawu. Idzie do wody. Ale mówię, kurde, ten karaś znowu wziął w tym samym miejscu. Nie, to miejsce jest po prostu magiczne jakieś. W ogóle tu mam taką zanętę do smaku. Nie wiem, jakim wanilia czosnek, coś takiego. Kolejna rybka na federa. Trochę głęboko połknęła, dlatego że ja czekałem, aż mi się kamera włączy i... No! Wybacz! Jak tam kaczki przeleciały, tam się chyba z 300 ryb spławiło. Chyba. I co tam? Chyba karaś, no. Będę mówił trochę ciszej, bo tam obok panowie łowią. Malutki bardzo. Bo mniejszego tutaj nie złowili. No to jest dęga. Ale w sumie... Tak jest. No dobra, czekaj, to sobie założę zaraz. Zmieniłem się na kukurydzę i było jakieś szarpnięcie. Panowie tam obok złowili z 2 razy większego karasia niż ja tutaj łowię. I na losówkę. O! Karaś! Trochę większy. Chyba, że... Chodź na windę! Dawaj! Ryba na kukurydze. Co, nie ma? O! Piękna ryba. Ale co tym razem? Tym razem na spławiczek. Kolejny karaś, ten nawet brania nie miał. Ściągam i ryba. Branie zrobiła, myślałem, że to karaś, no spadaj. O, i na spławiczek. Wow. Chyba jest dalej. No, jest? No jesteś. O nie, gdzie właśnie? Ale, wow! Fajna wzdęga. Proszę bardzo, piękno, no jest, no chyba... Karaś, tym razem pan wyholował na moją wędkę, bo nie ma spławika, ja filera przygotowuję do rzucania. Czekaj. Jest ryba kolejna. I kolejny karaś. Jeszcze raz? Kolejny karaś, ja cię kręcę, ale dzisiaj jest fajnie. Ten dzień musiał być dobry, tak czy... I spławik biegnie. Nie, kurczę.
Ale na spławiku jechało. Akurat kiedy jestem najbardziej zajęty, bo wszystko muszę złożyć, akurat do mnie 300 osób naraz pisze, no. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to serdeczne gratulacje, że chciało mu się oglądać ten nie wiem ile trwający odcinek. Wzdęk dzisiaj było mniej niż karasi, no to się nie zdarza. Ale praktycznie przez połowę łowienia miałem utrudnione zadanie, bo byli panowie. No ale coś tam nagrałem, także dobra, to ja spadam. Nara.